kochani, witajcie na kanale Mama i Dama. Witamy Was. Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek, kolejny dzień siedzenia w domu z powodu koronawirusa. I słuchajcie, zaczynamy dzień. Jest godzina 20 po 10 i my już po śniadanku pijemy sobie kawkę takiego z Kubańca. Upiekłyśmy przedwczoraj, a wczoraj Amelcia piekła ciasteczka i resztka została. Tak. Nie wiem, czy nas nie będzie lepiej. O, może widać, jak zasłonimy? No nie wiem. Słoneczko dzisiaj świeci właśnie. Właśnie w tej chwili, ale Wam powiem, że już dzisiaj zachodzi, wychodzi i to już nie jest to, co było na przykład wczoraj, bo wczoraj to był upał i super było, ale jeszcze na dworze nie byłyśmy. I plan jest, słuchajcie, taki, że wypijemy sobie teraz kawkę i pójdziemy na dwór. Pranko mi się już wyprało, więc pójdziemy powiesić pranie i troszkę się dotlenimy, pobiegamy. I myślę, że jak wrócimy, to zaraz siadamy do lekcji. I troszeczkę tych lekcji zrobimy, a później ja zabieram się głównie, ale myślę, że z pomocą Amelii, za Amelii pokój. Ramos, po prostu, żeby umyć okno i kurze, nie? Tak. Ramosek. Widzicie? Tak on chce z nami być, jak nagrywamy. Tak, on bardzo lubi nagrywać. Lilka z boku, a on musi tutaj być. On już wie, że my gadamy do kamery, to już musi tutaj z nami być. I dobrze, więc żeby nie przedłużać, to my sobie tutaj pijemy, jemy i myślę, że zabierzemy Was za chwileczkę na dwór, nie? Tak. A dzisiaj moja panna szukała hulajnogi. I wszystkie tatuś schował nad garażem na strych. Tak, nawet ta, co ma te dwie. Tak, ale znalazłyśmy jedną w garażu. Jeszcze po wujku Adamie. Tak. Ameli. I teraz możesz sobie chociaż na tej pojeździć. Tak, poczekajcie, to tutaj nasza Abi się dotlenia. A tu Amelcia. Ale Wam powiem, że dzisiaj pogoda lipa. Słońca więcej nie ma, jak jest, nie? Tak. I jest już chłodniej dużo. Ale musimy się dotlenić przed odrabianiem lekcji. No, troszeczkę WF-u od rana na hulajnodze może być. Abi? Abi wącha trawkę. Abi coś tam, jakiegoś robaczka może szuka. No, możliwe. Na obiadek będzie makaronik, sos słodko-kwaśny do spaghetti, do tego kiełbaskę dokroję i tutaj dorobię do tego sosu. A tutaj dzisiaj przyniosłam paczuszkę jagód, bo jeszcze mam dość sporo zamrożonych jagódek. To Amelka sobie poje jagódki, to mi się rozmraża, a tutaj będzie później już do obiadku, do przygotowania wszystko. Czasami kończą porządki. Był klosz, klosza nie ma. Tak. Połamałam klosz. Zobaczcie. Wszystko już wyniosłam, bo to są same takie... To nie jest szkło, to jest plastik. Jestem ciekawa, czy będzie można dokupić. No chciałam ten klosz tak umyć i mi się skruszył po prostu w ręce. A chciałam tą lampę sobie zabrać do salonu, bo by mi fajnie też pasowała, bo Amelia jej nie używa. Nie, już nie używam.
I co, Mela? I no, tyle wiem. Z naszych porządków wyszło. Jestem ciekawa, czy można taki klosz dokupić, bo to jest tak jakby tu wszystko połączone. I nie wiem, ona była zapalona, może to wszystko się rozgrzało. I jak wjechałam ścierką, to się skruszyło. No może, nie wiem. Nie mam pojęcia, no ale czasami tyle z porządków wyjdzie, że się coś zepsuje. Więc teraz co biorę do ręki, to Amelia mi szybko zabiera co takie jej cenniejsze, bo mówi, że zaraz znowu zepsuje. No życie. Tutaj, kochani, Amelka co poprzynosiła? Moje zdjęcia z dzieciństwa. Stare zdjęcia, się odbijamy, ale tutaj Amelcia miała taką kuchnię, tu miała 1,5 roku, na roczek dostała taką kuchnię. Tutaj też tak mogła mieć dziś 2 latka. Tutaj się zdjęcie przesunęło, też taka malutka. Tak. Tutaj taki piękny obrazek. I tutaj też, jak była malutka gdzieś, no rok i trochę tam, a tutaj może z 2 latka. Tylko się odbijam. I Amelia z dołu przyniosła w takich starych ramkach stare zdjęcia. A teraz będziemy co? Zdobić? Zdobić szafę. I tutaj mamy wszystkie prace takie, które Amelka chce powiesić na szafę. I słuchajcie, tutaj tak nam słońce na tą szafę prześwietla i wygląda jakby była brudna, ale nie jest. Ona ma taki kolor. Tylko to, co tutaj widzicie, to poprzyklejane białe, to kiedyś Amelka miała tutaj, była taka bajka ciasteczkowe studio? Coś takiego. Truskawkowe studio. Coś takiego. I taką olbrzymią naklejkę tutaj Amelia miała. Takiej dziewczynki z truskawką. Truskawella czy truskaweczka jakoś tak. I słuchajcie, i to nie chce zejść. No po prostu czym już myśmy tego nie czyścili. Później Amelka miała poprzyklejane same takie gwiazdeczki. Myślę, że pamiętacie z naszych filmów. I te kleje też zostały. Też nie chcą zejść, bo ta szafa jest taka chropowata. I będziemy teraz tutaj u Amelki wymieniać tą szafę na białą, na nową. Ale na razie, póki jeszcze nie jest wymieniona, to Amelcia chce sobie na taśmę klejącą poprzyklejać te obrazki, nie? Tak. No to my przykleimy i zaraz Wam pokażemy efekt końcowy. No. Pięknie. I tak, tutaj będziemy teraz jeszcze w dół jechać, żeby to brzydkie zakryć, a później góra jest w miarę, to później najwyżej w górę pójdziemy i te Amelka chciała przywiesić, a tutaj zobaczcie, ile jeszcze Amelka ma puszynów. Amelka lubi puszyny. Tylko Amelka ich na razie nie chce przywiesić. Nie. Na razie nie. Na szafę. Ja bym ją na tą drugą część przywiesiła, bym je, ale Amelka nie chce. No to nie. To fajnie się tak mieni. Tak, bo właśnie je malowałam takimi farbkami, które są takie... Każdy puszyn ma z tych farbek właśnie. Oprócz tego. Puszyna z hamburgerem, bo tu tylko jest z tego takich właśnie brokatowych. To jest taki... A tu wszędzie coś błyszczy, nie? Srebrne. Właśnie tutaj jest pokazany taki złoty, jak jest. I właśnie te brokatowe. Czy na przykład tam na tym, tutaj są pomarańczowy, różowy i żółty, to one właśnie też są takie odblaskowe jakby. Mm-hmm, więc tu jest kolekcja puszynów, ale one na razie idą do teczki. Tak. I widzicie, ile Amelcia czasu poświęciła na malowanie, rysowanie, kolorowanie, ale przynajmniej coś twórczego robi i plastykę też możemy uznać, że mamy zaliczoną. Tak. Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. Troszeczkę tego vloga przełożymy na 2 dni. Tak. I dzisiaj mamy piątek. Słuchajcie, pogoda, tragedia. Brzydkę. Tragedia. Pada tak mokro, no ogólnie nieciekawie. I zimno, nie? Tak, także zimno. O dworze możemy zapomnieć. Wczoraj już nic tam Wam więcej nie nagrywałyśmy, bo nic ciekawego się nie działo, nic takiego, żeby można było nagrać, dlatego, że tak, obiad, później lekcji dużo zrobiłyśmy, posprzątałyśmy Ameli pokój, a wieczorem sobie włączyłyśmy na telewizji w salonie muzyczkę z internetu i tańczyłyśmy, szalałyśmy, więc... Tak nam dzień minął. I słuchajcie, dzisiaj jest w tej chwili godzina po 10:00. I wyszykowałyśmy się i jadę do znajomej.
tylko coś odebrać, odebrać i zapłacić. I będzie to... Nie będę zdradzać, co odbieram, dlatego że to będzie wszystko pokazywane w jakimś filmie na naszym kanale, więc nic nie zdradzam, ale po prostu jadę, jedziemy razem, tak. Bo to tylko odbiorę i wracamy, więc to, ten wyjazd teraz, a później jak wrócimy, no to będziemy lekcje odrabiać, nie? Tak. Zrobimy sobie kawkę, myślę, jak wrócimy i będziemy odrabiać lekcje. Także tyle na chwilę obecną i lecimy. Aha, czy ty bierzesz którąś ze swoich lalek? Nie wiem. No to jeśli Amelka będzie brała, to na pewno wam pokażemy. Tak. Amelcia, co? Przemyślałaś sprawę, tak? Tak, biorę Michalinkę. Michalinka, duża dziewczyna, jedzie z nami. Tak. Tak pięknie wygląda. O, jak pięknie. Ma tutaj takie body i to jest taki rampersik. No, taki tak. Rampersik, takie ogrodniczki. Tak, dlatego ma takie buciki jakby. No to ubieraj ją. Tak, mam już tu kombinezonik naszykowany. A jakąś czapę? O, zapomniałam. No, jeszcze musi mieć czapę. Tak, bo jest zimno, to bez czapeczki to niezbyt. Tak. Dzisiaj, tak jak mówiłyśmy, pogoda nie rozpieszcza, więc dzieci trzeba ubierać ciepło. Tak. O. Więc zabieramy. Na, przynajmniej twoja Michalinka będzie miała wycieczkę. Tak. Przejedzie się, tak jak my. Bo dzisiaj po dworze nie będziemy szaleć, więc chociaż taka przejażdżka, nie? Tak. Dobra. My już gotowe do drogi, tak? I tak. Zobaczcie, jak pięknie siedzi. Ja już do Amelki mówię, że fotelik musi, ale taką podkładkę jej też, tak. Ale ta podkładka druga Amelki jest u dziadka, nie? Tak. To by trzeba było jakąś kupić. Do lalek też są takie. Też są. To można kupić, nie? Też, tak. Dobra, lecimy. Troszeczkę czasu. Tak. I tak, co zrobiłyśmy przez ten lekcje. Czas? Lekcje. Lekcje. Zajęło nam to dość sporo czasu, ale lekcje Amelka ma zrobione. To, co na dziś. Tak. I teraz ja się zabieram za obiadek. Dzisiaj obiadek mało skomplikowany, ponieważ będzie jajeczko sadzone, mizeria i ziemniaczki. Mam pościerane i pomrożone ogóreczki na mizerię, więc będzie. Zrobiłyśmy znowu galaretkę z truskaweczkami na deserek. Także to. I co? Teraz, aha, teraz Amelka będzie... Będę robiła rysunek, taką pracę. Tak, pani im zadała pracę plastyczną do zrobienia, więc Amelka ma teraz co robić. Ja będę robiła obiadek i troszeczkę ogarnę w kuchni. Także tak normalnie, po domowemu. Nigdzie wyjść nie można dzisiaj już w ogóle, bo pogoda fatalna i tak zachmurzone i tak niemiło. Więc ja jeszcze mam troszeczkę prasowania, bo trochę wczoraj porobiłam tutaj, nasza Lilka się zabiera za Amelii Lego. Liliasie! Oj, oj. Ja wczoraj też prasowałam. Tak, Amelia wczoraj bardzo dużo mi pomogła w prasowaniu. Ja tu sobie z kuzynką przez telefon pół godzinki gadałam, a Amelia w tym czasie prasowała. Także super. Dobrze, kochani, odezwiemy się do was troszeczkę później. Wczoraj rozmroziłam te jagódki i wczoraj już mieliśmy takie deserki i dzisiaj robię z resztki Amelce i wsypujemy jagódki. Jest to takie dobre, nie Mela? Tak, bardzo dobre. I do tego jogurt naturalny. Wymieszamy, tutaj nam Ramosek zagląda.
I Amelka może sobie troszeczkę to dosłodzić cukrem. Cukrem pudrem. I będzie pychotka deserek. To Amelcia sobie zjesz teraz, nie? Tak, teraz. A tutaj mamy galaretki na popołudniu, nie? Tak. O, i taki deserek zdrowy z witaminkami dla Amelci. My spędzamy wieczory. Tak. Codziennie w coś gramy. Dzisiaj jest Chińczyk. Chińczyk. I na razie mamy mniej więcej dwa, równo. Tak, dwa w domkach, a dwa sobie chodzą. Tak, więc zobaczymy, która z nas wygra. Także bardzo przyjemnie można teraz spędzać wieczory na grach, tak? Tak. Więc w ten sposób my się dzisiaj relaksujemy. Wygrałam! Już miałam wjeżdżać do bazy i mnie wywaliła. Tak! Zdążyła objechać wszystko i wygrać. Zobaczcie, mam cztery ustawione. A ja jestem. Mama jest tu. Bo od nowa musiałam jechać. Tak. No niestety. Dobra, kochani, będziemy kończyć dzisiejszego vloga. My sobie tutaj dalej gramy, z wami się żegnamy. Do kolejnego filmu. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Koniecznie. Tak. I co? Do zobaczenia. Pa! Tak. Buziaki! Pa! Pa!